witam was. Dużo pytań zostaje, żeby pokazać, jak robić łapy własną masą ciała, bo w wcześniejszym filmiku pokazałem, jak robić hantelkami, a teraz typowo swoją masą ciała na powietrzu i to jest typowo plac zabaw, byle żeby było do pociągania i byle jaka ławka na poziom kolan. I w każdym ćwiczeniu, jak wy robicie plecy, klatę, cokolwiek lub ogólnie chcecie same łapy robić, to jedno ćwiczenie na triceps i jedno ćwiczenie na biceps, ale super serie i mega intensywność i starajcie się krótkie przerwy trzymać, tak około 30 sekund do 40, nie? Początkujący, jak tego nie potrafią, to mogą do minuty nawet robić, ale o co tu chodzi? Nie mamy sprzętu, nie mamy czegokolwiek, żeby dźwigać, to sobie wyobrażamy sobie, jak działa triceps. Wypychamy coś. Czyli co? Jest ławka? Jest ławka. Pokażę wam teraz wjazdy. Słynne wjazdy. Wiele osób się mnie pyta, co to są te wjazdy. Na tych filmikach mówię, jak są moje ulubione jedno z ćwiczeń. Teraz wam pokażę, jak wjazdy robić, jak ja robię. Robię coś takiego. Łączę pięści, wysuwam kciuki i to jest mój chwyt. I staram się wyciskać tym. Teraz wam pokażę jak. O, to są, taka pozycja ma być. Jak masz trudniej, przybliżasz się. Jak masz za łatwo, oddalasz się. I o co tu chodzi? Wjazdy, sama nazwa mówi za siebie. Trzeba wjechać. Wjeżdżamy w coś. Czyli wjeżdżamy głową pod ławkę. Nie specjalnie, maksymalnie, nie się da, tylko na swoje możliwości. Jak już czujecie dyskomfort, to już idziecie do góry, a nie na chama, jak bardziej rozciągnie się triceps. Nie, to nie ma sensu. Łapiemy i jedziemy. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can't. I 16 powtórzeń mniej więcej wystarczy. Dla początkujących polecam 10 minimum, ale tak już dla średnio zaawansowanych powyżej 15. Fajnie triceps to lubi i fajnie się triceps pompuje. I od razu po tym ćwiczeniu przechodzimy do pociągania, co tu mamy? Biceps. Zwyczajne pociągnięcia, ale bardzo wąsko. I nawet mogą być to połówki, żeby praktycznie w ogóle nie angażować pleców. I staramy się nie maksymalnie rozciągać i maksymalnie spinać, tylko chodzi o ten ruch. Mega spięcie i pół ruchy, tak jakby, nie? To teraz pokażę. Bliziutko. To mam akurat nisko, będę nogami haczył. To sobie wysunę, albo kolana dam do klatki. I jedziemy. Ostatnie powtórzenie, na przykład ja teraz robiłem 12 i po 12 powtórzeniu, jak jestem u góry, to te ostatnie powtórzenie robię coś takiego. 5 sekund w dół. I tu maksymalnie rozciągamy. I czy robicie 8 powtórzeń, 8 powtórzenie od góry, 5 sekund w dół do maksymalnego rozciągnięcia. I to tak z każdym powtórzeniem, jak zrobicie 12, 12, powoli w dół, czy to 15, powoli w dół, 15 powtórzenie. I triceps plus biceps to jest jedno ćwiczenie i takich serii robicie około, ja nastawiam się na to, żeby w miarę dużo serii robić, jedno ćwiczenie, a je porządnie skatować, czyli minimum 6 serii i na pewno poczujecie pompę. Ja zrobiłem jedną serię teraz i pompa jest. A teraz pokażę wam, jak ta seria powinna wyglądać razem, bez gadania. Teraz wam pokażę, jak ta seria powinna wyglądać. Pierwsza seria, a
a takich robicie minimum 6. A teraz robię już po swojemu powtórzenia, a na samym końcu pokażę dla mega zaawansowanych, żeby jeszcze bardziej spompować te łapy, jeszcze bardziej zwiększyć intensywność. To jest dla początkujących i dla średnio zaawansowanych pierwsza seria, a takich serii minimum 6. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, through the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. To jest jedna seria dla początkujących i średnio zaawansowanych i takich serii 6. Ale już macie niedosyt i wam to nie wystarcza. Ale jakoś tam dobrze czujecie, czyli dla zaawansowanych, czyli robicie 4 ćwiczenia pod rząd, czyli gwiazdy i biceps. I nie skupiacie się na biceps teraz, tylko na przykład robicie jak bardziej dynamicznie, czyli gwiazdów robicie na przykład minimum 20, szybkie ruchy, biceps, szybkie ruchy. Szybkie, a potem od trzeciego ćwiczenia wolne gwiazdy i kilka wolnych bicepsów. I teraz wam pokażę zaawansowanych, jak to powinno wyglądać. Czyli 1, 2 mega dynamicznie, ile jesteśmy w stanie zrobić, i potem trzeci, czwarty raz w miarę spokojne tempo. I teraz wam pokażę dla zaawansowanych. Tak jak ja robię. Jedziemy od gwiazdów. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite. I teraz spokojne tempo, trzeci i czwarty raz. And you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you get. To jest jedna seria dla was zaawansowanych. I nawet może być tak, że początkujący i średnio zaawansowani robią na początku gwiazdy i biceps tak przez kilka tygodni, a że nie mają ciężaru i nie mają jak zwiększyć tej intensywności czy obciążenia, to dokładają podwójnie to, tak jak teraz to pokazałem, czyli gwiazdy i biceps. Ale pierwszy raz szybkie tempo i trzeci, czwarty raz wolne tempo. I takich serii też minimum 6, ale tu już od waszych potrzeb. Zaczynacie na początku od 6 serii i po prostu z tygodnia na tydzień starać się progresować, czyli albo jedną serię dodać więcej, dwie serie, albo czas krócić pomiędzy przerwami,
albo więcej powtórzeń. To już każdy indywidualnie do tego podchodzi. I nie mówcie, że się nie da. Teraz macie typowo własną masą ciała, zrobiony trening, łap. I pod tym filmikiem, jak będzie 800 lajków, to może coś wymyślimy, jak skutecznie plecy zrobić, albo klatę na powietrzu. I to może też nie być na placu zabaw, tylko na rurkach, street workout, czy kalistenika, na drążkach. Ale dostałem komentarze, że chcą łapy własną masą ciała zrobić. To teraz pokazałem typowo, bez sprzętu. Każdy pewnie w swojej okolicy ma plac zabaw, coś do pociągnięcia, lub byle jaką ławkę. I nie ma rzeczy niemożliwych, tylko po prostu chęci, a nie tak, że młody ninja, chciałbym łapy zbudować, ale nie mam sprzętu. No to teraz ci pokazuję, że nie mam sprzętu, a łapa fajnie się napompowała i co potrzeba. A spróbuj sobie tak, z 6 serii, 7-8, jedno ćwiczenie, pociągnięcia i wjazdy. A zobaczysz, jak ręka ci będzie puchła i rosła. Gdybyś tak systematycznie robił 4 tygodnie, codziennie, jedno ćwiczenie, 4 tygodnie, 6 serii i co tydzień, albo co jakiś dzień, co 2 dni, albo co 3, zwiększaj o jedno powtórzenie, o 2 powtórzenia, mniejszy czas, przerwy robić. Zobacz, jak ręka ci będzie puchła. Spróbuj, przekonaj się i możesz chętnie skomentować. I zaznaczam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, rozwijamy się. Jestem tu po to, żeby wam pokazać i udowodnić się, że bez sprzętu, bez pieniędzy da się formę zrobić. Trzymajcie się i 800 lajków pod tym filmikiem i lecimy z kolejnym odcinkiem. Pozdrawiam.